Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Uboga wdowa jest symbolem bezbronności, symbolem człowieka doświadczonego przez życie. Człowieka ubogiego w tym sensie, że ona nie pokłada już nadziei w tym, co jest ludzkie, bo wie, jak bardzo jest to kruche. I nasz rozwój duchowy, rozwój chrześcijański polega na tym, żeby w jakiejś mierze odchodzić od zaufania w to, co ludzkie, przechodząc w głęboką ufność wobec tego, co jest Boże, co jest nadprzyrodzone. Kiedy człowiek jest tak bardzo zanurzony, zakorzeniony w tym świecie, kiedy przychodzi jakiś dramat, strata, na przykład ktoś umiera, tak jak w sytuacji tej kobiety, ona staje się w pewnym momencie wdową, prawda? I ona nie ma środków też do życia. Jest to uboga wdowa. Mogłaby się załamać. Co człowieka trzyma przy życiu? Moc ducha. Wtedy jest ta umiejętność niepoddawania się zwątpieniu. Uboga wdowa jest symbolem człowieka, który przeszedł przez ból straty, przez ból usamotnienia. Takie dwie rzeczy są w życiu każdego. Ból straty i ból osamotnienia. Tracimy ludzi bliskich, kochających. Ludzi, z którymi mogliśmy szczerze o wszystkim rozmawiać. Oni odchodzą. I odczuwamy głębokie osamotnienie. Osamotnienie to jest ta sytuacja, w której nie mamy tego, z którym moglibyśmy być w pełni szczerzy, otwarci, ufni. Jak bardzo potrzebujemy kogoś, komu moglibyśmy zaufać, bo to jest też budowanie, stawianie na drugim człowieku poniekąd swojego życia. Ale przedziwne jest to, że Pan Bóg nam z czasem zabiera nawet ludzi bliskich, którym ufaliśmy. Pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I On chce, byśmy budowali na Nim. A zatem rozwój życia chrześcijańskiego to jest przejście też od budowania na człowieku, od bazowania na Nim, od ufności na człowieku i przechodzenie powolne w stronę budowania na Bogu, ufania przede wszystkim Jemu. I takie ubóstwo, jak tej ubogiej wdowy, czyni człowieka hojnym. Zobaczmy, ona dała wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. A co to znaczy być hojnym? To znaczy być otwartym, wielkodusznym, wręcz szalonym w ufności. Ta kobieta jest piękna, bo człowiek jest piękny tym, jaki jest w środku, jaki ma charakter, jakie ma serce. Zobaczmy, piękno cielesne, fizyczne, ono jest ważne, ale ono jest przemijające. Natomiast często ludzie starsi mają w sobie to piękno, które się kształtuje na bazie ich osamotnienia, ich strat, ich cierpienia. W cierpieniu zdobywamy mądrość serca i prawdziwy smak życia. W cierpieniu. Nie chciałbym gloryfikować tajemnicy cierpienia. Cierpienie jako takie jest złe. Jest złe. I mówimy o tym w nauce chrześcijańskiej, że ono jest konsekwencją grzechu. Prawda? Nie było cierpienia przed grzechem. Ale cierpienie przyjęte w imię Jezusa czyni nas podobnymi do Jezusa. Czyni nas przyjaciółmi Pana Boga. Po różnych doświadczeniach człowiek maleje, to znaczy staje się ubogi duchem. Zobaczmy, że my, kiedy dostaniemy tak mocno w naszym życiu, jeśli chodzi o cierpienie,
o upokorzenie, o jakąś udrękę. My zaczynamy zupełnie inaczej myśleć. Człowiek po wielu latach, powiedzmy 20 lat, 30, 40, a kiedy ma 60, 70, staje się mądrzejszy. Oczywiście, jeśli potrafi odnieść się w wierze do wydarzeń trudnych ze swojej przeszłości, ale tylko w klimacie wiary. Nie można być mądrym bez odniesienia do Pana Boga, będącego źródłem mądrości. Człowiek nie pokłada całej nadziei po takich przejściach w dobrach tego świata. Nie upatruje w nich swojego poczucia bezpieczeństwa. No bo miał majątek i to stracił. Miał ludzi bliskich, a oni go opuścili i do tej pory nie wie dlaczego. I musi dokonać jakby przewartościowania swojego życia. Zacząć zmienić kierunek swojego myślenia, swojego zdążania, tego skąd czerpie mądrość i siłę na dalsze życie. Uboga wdowa jest symbolem człowieka wolnego. Zobaczmy, że straty nie czynią człowieka gorszym, ale mogą uczynić człowieka lepszym. Już nie stawiam, rzeczy materialne nie przydają mi wartości. Niektórzy mówią, że mam takie kontakty, że znam kogoś ważnego, że mam pewne środki finansowe, że mam taką bazę materialną w postaci nieruchomości. Ale to wszystko nie przydaje mi wartości. Moja wartość jest we mnie, gdy tam, w sercu moim, spotykam się z moim Bogiem. Wartością jest to, czym człowiek żyje, a tym samym, kim jest. Istotne jest to, kim jestem, a nie co posiadam. Wolność sprawia, że odczuwamy smak istnienia i radość nawet pośród cierpienia. Zobaczmy to u świętych, możemy zobaczyć. Oni się cieszyli, że mogą cierpieć dla imienia Jezusa. Chociażby uczniowie Pana, kiedy sprzed Sanhedrynu, po biczowaniu, odchodzili i oni odczuwali radość. Mówimy, niektórzy mówią szaleni, szaleńcy, niemądrzy, a my mówimy święci. To ci, którzy dorośli, to ci, którzy zmądrzeli, to ci, którzy przejęli myślenie z Boga, a nie od ludzi. Wolność sprawia, że odczuwamy smak istnienia nawet pośród codziennych kłopotów. Piękno w niedostatku. Spełnienie w oczekiwaniu na to, co dopiero przed nami. Zobaczmy, kiedy człowiek zostaje pozbawiany wielu różnych rzeczy, w tym na przykład zdrowia, to co jest ważne, żeby ufał Panu Bogu, że nawet ta utrata zdrowia jest potrzebna, abym mógł uwielbić Jezusa takim stanem, w jakim się znalazłem. Bez względu na to, co się ze mną dzieje, ja mogę w ten sposób uwielbiać Boga. Trzeba nam prosić właśnie o taką wolność, o ukochanie ubóstwa, o szaleństwo zaufania Bogu. Tam, gdzie jest zaufanie, tam jest miłość. Tam jest miłość. Niektórzy płaczą i mówią, Boże, ja Cię nie pojmuję, lecz nad wszystko miłuję. Kocham Cię. I to jest bardzo ważne. I to jest zaufanie. To jest zaufanie. Bóg nie chce ani wiele, ani też mało, lecz wszystko. Bóg chce mnie. Tak pięknie powiedział święty Paweł w jednym ze swoich listów. Nie chcę, bracia, tego, co wasze, ale was samych. Bóg nie chce tego, co my możemy ewentualnie zrobić. Nie chcę przez to powiedzieć, że to, co robimy, nie jest ważne. Jak najbardziej jest,
jest potrzebne, niezbędne. Ale Bogu zależy nam na naszej osobie. We wszystkim bowiem należymy do Niego. Można niewiele mieć, a posiadać wszystko. Niewiele mieć odnosi się do tego, co materialne, a posiadać wszystko to zaufać Bogu. Ja mam wszystko, kiedy Jemu zaufam. Ja jestem wtedy najbardziej bogaty. Bogactwem wdowy była zdolność patrzenia dalej, głębiej, czyli poza doczesność. Ona patrzyła, ona ufała Panu Bogu. To nie jest trudne dla Boga, szalenie trudne dla człowieka. To jest dar. Boże, udziel mi łaski, abym Ci zaufał ponad wszystko. I w tym, co teraz, człowiek nie ma wpływu na posiadanie bogactwa. W tym, co odnosi się do wieczności, można być bogatym. Potrzeba jedynie zainwestować w zaufanie. Ten, który ufa, to jest święty. Mamy kobietę, wdowę, ubogą, która jest święta. Dlatego Jezus wskazuje uczniom, żeby na nią patrzyli. Zobaczcie ją. Ona wrzuciła najwięcej.